Trener Zbigniew Raubo po przegranej niestety ćwierćfinałowej walce Mateusza Tryca z Brytyjczykiem. Pierwsza runda, Mateusz Tryc nadał takie tempo, jakie w wadze półciężkiej ja na ringach amatorskich dawno nie widziałem. No. Każdy boksuje tak, jak mu przeciwnik pozwala. Przeciwnik pozwolił sobie narzucić duże tempo, no ale się okazało, że zawodnik brytyjski wytrzymał tempo. No właśnie, gdyby dał się złamać, to ta walka by wyglądała inaczej, ale niestety nie dał się złamać. W drugiej rundzie zaczął już bić Brytyjczyk lewym prostym, zaczął wykorzystywać swoje warunki fizyczne. No i Mateusz miał wtedy problem niestety, żeby zniwelować te różnice, żeby jakoś dogonić go na nogach i w zasadzie po pierwszej wygranej rundzie dwie następne niestety przegrał. No tak, bo myśmy cały czas mieli założenie, że ma Mateusz być blisko przeciwnika, a ten jednak nogami się odsunął i Mateusz nie miał na to recepty, ale pokazał naprawdę, zostawił serce w ringu i mogę być zadowolony z jego postawy, jak z postawy całej reszty i pokazał, że naprawdę polscy zawodnicy zaczynają być polskimi reprezentantami, polskimi bokserami i z tego jestem dumny, że nie jesteśmy chłopcami do bicia i ktoś do nas wychodzi, to naprawdę musi się wzbić na wyżyny swoich umiejętności, żeby nas pokonać. W trzeciej rundzie Mateusz przeszedł prawdziwy test charakteru, bo tam przyjął naprawdę parę potężnych bomb, ale stał i mało tego, w końcówce, nie mając praktycznie już sił, jeszcze poszedł do przodu i chciał poszukać gdzieś rozstrzygającego prawego. Nie, to co ja mówię, że nasi zawodnicy zaczynają pokazywać charakter, bo i w ostatniej rundzie Dawid Jagodziński, czy Dawid Michelus, czy Daniel Adamiec, wszystkie te trzecie rundy mieliśmy, gdzie nie było do końca wiadomo, zostawiali serce i naprawdę jestem z nich zadowolony. No właśnie widać te tendencje. Po pierwsze, że nasi zawodnicy zaczynają rozumieć, że wchodząc do ringu na Mistrzostwach Europy trzeba od początku coś robić. Nie było tutaj, nie przypominam sobie takiej walki, w której Polak wychodził i przez większość rundy zastanawiał się. No może poza niestety Pawłem Wierzbickim, ale cała reszta od początku chciała. A to jest chyba najważniejsze, bo jak się chce, to jest nadzieja, że w przyszłości coś z tego będzie. Ja jak obejmowałem kadrę, to naprawdę moje pierwsze słowa do chłopców były: przestańmy być Polaczkami do obijania, bądźmy polskimi reprezentantami, którzy przyjeżdżają wygrywać, nie? I może to jeszcze nie jest tak, jak ja bym chciał, ale jak jest dużo, zdecydowanie jest dużo lepiej niż jeszcze zanim ja objąłem, to nie znaczy, że inni trenerzy byli słabi, nie? Po prostu jakoś przemówiłem do chłopaków i to, co widać, to, co pokazują, nawet w przegranych walkach pokazują charakter i walczą do samego końca. Nie poddają się, nie rezygnują. No i przypomnijmy, że mamy dwa pewne medale, dwie walki jeszcze co najmniej przed nami z udziałem Jakubowskiego, Jabłońskiego. Jutro dzień odpoczynku, więc pewnie nasi zawodnicy będą też odpoczywali, Igor i Tomek. Nie, no jutro jest normalny regulaminowy trening po południu. Po południu robimy trening, no bo przerwy sobie, ale jakiś tam dzień relaksu, gdzieś sobie na miasto pójdą, pospacerują, więcej mają ten, dzisiaj nie muszą kontrolować wagi, także, ale wieczorem już muszą zrobić trening, bo to i waga, i żeby nie wypaść z rytmu, żeby się nie zastać, także... Na gorąco chyba o tym nie rozmawialiśmy po tej wcześniejszej serii. Tomek Jabłoński będzie walczył z Włochem Cavallaro. Trener tego Włocha na pewno kojarzy, bo w WSB żeście go pokonali wspólnie. Więc no to jest przeszkoda jak najbardziej do przejścia. No ja Włocha znam, bo on, jak prowadziłem reprezentację Polski juniorów, to on boksował w meczu przeciwko nam. On pokonał Arka Szwedowicza w Erewaniu w 2012 roku, a Arek Szwedowicz był wtedy czas liderem, a z Włochami pokazał Tomek, że można wygrać. Jest to zawodnik, kolejny zawodnik do pokonania. Powtarzam, nie boksuje nazwisko, nie boksuje państwo. Dany zawodnik w danej chwili, w danym momencie. I dana dyspozycja danej momentu decyduje, kto wygrywa, a kto schodzi pokonany. A Tomek ma szczęście do mańkutów w tym turnieju, bo Cavallaro to też jest pięściarz, który walczy z odwrotnej pozycji. No i to chyba w sumie dobrze, że co chwila trafia na tych mańkutów, bo nie musi się przestawiać. Jeżeli się chce zdobywać Mistrzostwo Europy, trzeba pokonać każdego.
Czyli różnicy nie ma, trzeba wyjść i zrobić swoje. Nie, on też ma dwie ręce i dwie nogi. No tak, tylko że Cavallaro ma łuki porozbijane, taka różnica. To jest przypadek. I oczywiście Igor Jakubowski będzie walczył z Łotyszem. Z Łotyszem, który ma przeszłość w USB i to ponoć całkiem udaną przeszłość. Więc jaki pomysł, strategia, żeby Łotysza przechytrzyć? Z tego co się orientuję, to Jakubowski nie jest to chłopiec do bicia, jest to mistrz Unii Europejskiej, zwycięzca czterech walk w USB. Ale powtarzam, wychodzą do ringu, jeden i drugi, w jednym i w drugim przypadku jest 50-50, nie ma faworyta. Wychodzą i w danym momencie, kto będzie lepiej dysponowany, ten zejdzie jako zwycięzca. Ale trener chyba zgodzi się z tym, że Jakubowski i Jabłoński teraz mają tak naprawdę komfort psychiczny. Mają już medal i mogą boksować na większym luzie, bo nie ma się co oszukiwać. Inna jest sytuacja, jak walczymy o kwalifikacje do Mistrzostw Świata, inną jak już te kwalifikacje mamy i mamy medal, więc to powinno chyba zadziałać na plus. Oj, chyba największy spokój psychiczny to ma trener. Widzę, że trener taki spokojny zawsze. Bo dymisja mogła czekać po przyjeździe. Ale chyba nie będzie. A chłopcy mają dalej robić swoją, mają wygrać walkę. Dziękujemy serdecznie i raz jeszcze gratulujemy już dwóch pewnych medali. W domyśle mamy nadzieję, że złotych. Nie mam nic do powiedzenia.